Zacznijmy może od tego, że zmieniał pan wcielenie wielokrotnie, był pan Edith Piaf, jest Lion, a teraz kim pan będzie? Cały czas byłem Januszem Radkiem, to były tylko wymogi sceniczne, więc cały czas jest Janusz Radek, natomiast są koncepcje różne, a to reżyserskie, a to swoje własne. I jest opowieść tym razem o tym, jak to sobie w Kielcach można zrobić rewię trochę taką kabaretową. Kabaretową. No mów można, bo to się dzieje, ale kim tam pan będzie? Kim tam będę? Mhm. Proszę, najlepiej o tym wie Krzysztof Jasiński, reżyser tego spektaklu. I jak wczoraj określił, mam być tam osobą tajemniczą. Często bywam w takich rolach nieokreślonych pod każdym względem. Albo pułk, albo śpiewak podwórkowy, albo tam jeszcze jakiś inny judasz. Nieokreślony, tajemniczy, pokazujący swoje różne strony, raz tu, raz tam. No i tak też tam będzie właśnie w tym spektaklu Kocham Paryż. Czy to jest takie wyzwanie, jak było w kabaretach berlińskich? No trochę tak. Są właśnie dwie szkoły tych kabaretów. Jeden jest taki bardziej znany tutaj w Polsce, że tak powiem. Ten, który potem był w kabaretach wszystkich warszawskich i krakowskich, czyli taki model francuski. Takiego kabaretu, jak sobie niektórzy uważają, że takiego prostszego, takiego trochę domu publicznego, takiego burdelowatego trochę, bo i czerwonego, bo i ruchliwego, bo i takiego skandalizującego. I drudzy znawcy kabaretów, czyli ci, którzy uważają, że kabaret niemiecki był bardziej taki intelektualny, co by tokolwiek miało znaczyć. Aczkolwiek w takiej swojej wersji obyczajowej wcale nie był słabszy niż kabaret francuski, bo był może nawet mocniejszy. Bardziej szedł do przodu. Tak jak zresztą Kielce słyszałem, że idą do przodu. Przygotowuje pan kolejne recitale w takim razie? Tak, przygotowuję następną płytę, mam materiał. Tak, troszeczkę inaczej chcę do niego podejść. Chcę pośrodkować między całą tą systematyką piosenki, która istnieje gdzieś w naszych głowach, w tym, co się dzieje w radiu. Jakby mi się to chciało albo nie chciało podobać, to chciałbym w tym radiu zaistnieć. Teraz muszę wpaść na taki pomysł, żeby być w tym radiu. Bo to, że część ludzi mnie zna, słucha, bardzo mnie to cieszy, jest super, ale ja jestem bardzo zachłanny wreszcie. Nie mam zamiaru od 40 lat poprzestawać na tej grupie, która przychodzi. Chcę ją rozszerzać, więc systematycznie od każdej płyty, od każdego spektaklu, coraz to parę tych ziarenek jest więcej. I teraz pomysł jest taki, żeby oczywiście eksponować ten głos, bo to jest chyba najistotniejsza rzecz, jaką posiadam, ale skupić się jeszcze na jeszcze innych sposobach aranżacyjnych. Natomiast piosenki zostały takie same, jak z ostatniej płyty. Dziękuję za uwagę. Tam to ukazało się w 2007 roku. Tak, dokładnie rok. Jaka że się dało? Już ten materiał jest gotowy? Czy materiał jest gotowy, będzie się teraz produkował, czy produkował, no to tak to już jest niestety, że wszystkie te technologiczne rzeczy weszły nawet w sferę muzyczną i każdą inną artystyczną. Ale po prostu będzie, ja sobie chcę zrobić to odwrotnie, chcę najpierw nagrać wokal i potem dokładać do tego jakieś wątki aranżacyjne. Tak się to będzie robić. I bez żadnego pośpiechu, bo nie mam żadnego ciśnienia ze strony wytwórni czy czegoś. Nie jest tak, że na gwiazdkę będzie można kupić płytę. Nie. Myślę, że nie na gwiazdkę, to pamiętam kolędy, koledzy niektórzy zaśpiewają, inni zrobią jakąś lateksową składankę, no, to będzie fajne. Chciałam też pana zapytać o Kielce. Kielce. O Kielce, Kielczan, o związki z Kielcami. Nie wiem, czy lubi pan to miasto? Nie bardzo lubię. Bardzo się cieszę, że ostatnio sobie przeszedłem Sienkiewicza i wiele się zmieniło. Czysto jest, co jest bardzo ważne, pamiętając z 1985 roku na przykład. Albo z 1984, a pamiętam, zresztą też pamiętam Starochowice, było bardzo źle w tym rejonie Polski. Fajnie, w Kielcach jest super, ja wiem, że to jest bardzo, że tereny są dookoła. Ten, jeszcze taka pora roku, podejrzewam, że wszyscy Kielczanie o godzinie 10 już są w swoich autach różnego typu, wyjeżdżają na Świętą Katarzynę, na Święty Krzyż i spacerują po tych pięknych, po paśmie Klonowskim albo jakimś innym.